Kanjail, tak się nazywa ten czołg, który ponoć jest imitacją projektu czy koncepcyjnego czołgu polskiego, który ma niedługo ponoć wejść do produkcji. Tak on sobie wygląda. Z wyglądu wygląda dobrze. Nie no, wygląda na super pancerny czołg, nie do zniszczenia, którego nie da się zniszczyć, ale będziemy mogli go tuningować dodatkowo, będziemy mogli zmienić w nim wieżyczkę. Nie możemy zrobić tego wraz z Santos Customs, prawdopodobnie będziemy mogli zrobić to w przyczepie tej centrum dowodzenia, tak? No, normalnie, standardowo to jest zwykły czołg. Mamy działko na górze, ale nie można nim strzelać. Nie wiem, który przycisk by za to odpowiadał. Tak, jeśli zmienimy sobie kamerę, no mamy kamerę z kokpitu, z działa jakby. Nie wiem, czy można tutaj... No jest karabin, ale wydaje mi się, że tutaj jako drugi gracz będzie nim mógł strzelać, bo ono jest... No wydaje mi się, że w końcu zrobią czołg, w którym karabin jest funkcjonalny do cholery. Mamy tutaj drugie wejście jakby dla kogoś i może spróbuję tam wejść, kurde, z CJ-usem. Może się uda. Chociaż nie wiem, CJ taki trochę jest no, niepoprawny. Nie, on nie umie tam wejść. Spróbuję jeszcze raz. Przydłuszam dłużej F, ale nie umie. Tutaj mamy jeszcze jakąś rzecz w tym czołgu. Jakby jakąś noktowizję, czy jakiś wizjer, nie wiem co to jest. No ale to działko ewidentnie wygląda jako takie, które moglibyśmy użyć. No ale dobra, no koniec tego gadania, przetestujmy w końcu co jest. Mamy czołg z normalnym działem, taki jak ma zwykły czołg, z tym, że on chyba od zwykłego czołgu, takiego, które już znamy z GTA, jest bardziej zwrotny. Nie jestem w stanie powiedzieć, czy jest szybszy. Mamy go oczywiście na gąsienicach, do wody raczej nim nie wjedziemy. Nie będziemy pływać, tak myślę. Jest zbyt ciężki. Chyba, że będzie to taka super łódź podwodna do jazdy po dnie oceanu. Wygląda bardzo futurystycznie. Prawda? I ma pewnie, jak to czołg, dosyć mocny pancerz. Nie pamiętam, ile dokładnie znosił rakiet zwykły czołg. Ale zaraz sobie przetestujemy, ile ten da radę wytrzymać. Ale najpierw pojedziemy sobie na bazę wojskową. I zobaczymy, czy tamci będą mnie w stanie zgładzić. Nie wiem, czy tam dojadę w ogóle, bo mamy kawałek drogi. A tutaj też będą mnie trochę strzelać. Myślę, że w końcu zrobili pojazd, który jest kuloodporny na zwykłe pociski z karabinu, bo nie wiem, czy wiecie, ale standardowy czołg, jeśli się do niego strzela nawet z karabinu, to... To nie wybuchło. To dziwnie wybucha coś. To mu się zmniejsza zdrowie. Nie wiem, prawdopodobnie tak jest też z tym pojazdem. Cholera wie. Także standardowo mamy takie sobie działko, ale Rockstar napisał na Instagramie, że możemy dodatkowo zainstalować sobie tutaj działo Gaussa. I tego działa Gaussa jestem bardzo ciekawy, jak ono działa. Czy strzela jakimiś innymi pociskami, czy jakimś laserem, czy coś? No bo... Mamy już jeden inny rodzaj broni w tej aktualizacji, czyli torpedy. Z tego co testowałem, może jeszcze jest tego więcej. A może to działo Gaussa będzie strzelać, nie wiem, innymi pociskami, albo będzie strzelać jakoś szybciej, ale strzelać tak jak to działo czołgowe, powiedzmy. Jeśli chodzi o prędkość strzelania, chyba jest tak samo jak w zwykłym czołgu. Nie ma tu raczej specjalnej różnicy. Po prostu działo czołgowe, które zadaje chyba takie same obrażenia jak rakieta, no nie? Nie ma tu nic nadzwyczajnego raczej w tym. No właśnie, bo w tym pojeździe teraz nie ma nic nadzwyczajnego, a spróbujemy postrzelać sobie... Ojej, ale jest strasznie trudny do opanowania. A właśnie, spróbujmy sobie przejechać przez jakiś pojazd, co się stanie. No nie, no zderza go, tak? To jest lowrider taki, to jest nisko zawieszony czołg. Więc on nie da rady przejechać przez żaden pojazd, zgnieść go czy coś, no nie? No ale gąsienice ma i rzeczywiście gąsienicami jak gdzieś sobie tam najedziemy na jakąś przeszkodę. Ej, patrzcie, co możemy tutaj robić? Jak najedziemy sobie na jakąś przeszkodę, to one tam się fajnie wyginają, animują, tak jak w GTA, no nie? Ale zauważyłem jedną fajną rzecz, bo ten czołg chyba ma dłuższą wieżyczkę jakby i lufę niż ten standardowy. I też możemy się nim tak fajnie bawić, nie? Z tą wieżyczką. Ona jest taka super mocna.
A czekajcie, tutaj zrobimy mega wybuch zaraz. Uwaga! No to chyba lubimy w czołgach, nie? O, tutaj mamy na przykład jakąś ciężarówkę. Pyk, możemy ją tym samym działkiem jakby tak spychać, nie? Dobre to jest. Podoba mi się. Cyk. Nie ma zbliżania się do mojego czołgu. Wyjazd. Ciekawe jak na bazie wojskowej, bo tam mamy właśnie czołgi. Powinny mi wyskoczyć, jak będę tam atakował. I no, mogą mnie właśnie mocno uszkodzić. Ktoś tak czuje. Zaraz tam dojedziemy. No policja nie ma szans. Jak masz taki czołg, koniec. A z tego co wiem, chyba jest też dosyć mocno odporny na rakiety. To oczywiście sobie sprawdzimy. Jezu, jaka sieka. A z czołgami zawsze tak było, nie? Był gdzieś czołg na online, to wiedziałeś, że musisz unikać tego miejsca, bo albo inni gracze będą w niego cisnąć, żeby jak najszybciej go rozwalić, albo on sam będzie siał takie spustoszenie, że to szok. Policja, tu nie ma żadnego, kurczę, dojścia do tego hardkorowca. Ja nie mogę nim za bardzo tak do góry strzelać. Myślę, że BWP byłoby w stanie zniszczyć ten śmigłowiec, bo mogło bardziej tak do góry strzelać, a ta lufa jest w nim taka cięższa i nie może za bardzo, nie? I takie, tak się zastanawiam, BWP jak strzelało, to nie wiem, czy te pociski są takiej samej mocy jak w czołgu. Jak myślicie? Myślę, że ten pocisk wystrzelony z czołgu, jak on wybuchnie, powiedzmy gdzieś tam o ziemię, to może mieć troszeczkę większy zasięg, ale dupa, ten wybuch, nie w sensie. Ale widzę, że też strzeliłem obok pojazdu, wybuchło obok pojazdu i dupa. Nic się nie stało z tym. Więc tak średnio bym powiedział. Zbliżamy się do bazy wojskowej. Co mnie tam zastanie? Czy zastanie mnie więzienie? Czy mnie zgładzą? Czy będę tam królował i będę mógł zabrać dowolny sprzęt, jaki mi się będzie podobał lub nie podobał? Musimy się tam najpierw dostać. Widzicie? Już się zaczynam dymić. Także tak myślałem, że długo nie wytrzymam. Zobaczcie, czołg zaczął się dymić od tych wybuchów, które wokół niego robiłem, no nie? Strzelając wszędzie, gdzie popadnie. No, trzeba przetestować tak hardcore. Nie zdążyłem dojechać do bazy, bo mnie zgładzili bezwzględnie. To zróbmy mu jeszcze ten hardkorowy test, czy przetrwa bazę. No jak ledwo już przetrwał pościg, jest to taki czołg, taki stary czołg, ale jeśli ktoś kupił ten stary czołg, to Rockstar powiedział: nie możecie tunigować tego starego czołgu, tylko musimy dodać nowy, który w sumie wygląda fajnie, jest nowy, ale no tego starego czołgu nie możecie tunigować, bo już pewnie każdy go ma i musicie kupić jednak nowy. Udało mi się dostać, ale co teraz? Czy uda mi się? Jest! Black Dance, ale się udało, uwaga! Cyk, 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 cyk. Pierwsze starcie przetrwałem. Chodźmy dalej. Pewnie będzie można mu jakoś tam w przyczepie ulepszyć pancerz, więc może będzie bardziej trwały. Ale obecnie, o, już się dymi, zobaczcie. Tak niezbyt długo mogę wytrzymać w tej bazie. Już koniec. Skończyły się zawody. Musimy sprawdzić, ile on tych rakiet wytrzymuje rzeczywiście. I mamy kolejne malownicze miejsce do testów. Weźmy sobie wyrzutnię rakiet. Stańmy w odpowiedniej odległości. I liczymy. Raz. Dwa. Trzyma się. Trzy. Cztery. To się chyba zaczął palić. Po czterech rakietach. Nie wiem, czy on już wybuchł, czy nie, ale zaczął się palić. Po czterech rakietach. Tak, czyli po czterech rakietach. Podejrzewam, że piąta byłaby taka kończąca, ale po czterech rakietach już się zaczął palić dosyć mocno. No i w zasadzie to był jego koniec. Więc możliwe, że będzie można go ulepszyć jakoś w mobilnym centrum dowodzenia i zwiększyć mu ten pancerz, przez co będzie bardziej wytrzymały. Możemy sobie też zajrzeć tutaj do środka, bo się tam coś rozwaliło. Może będziemy mogli tutaj składować dodatkowy sprzęt. Ale bardziej jestem ciekawy tego wejść. Nie, zobaczcie, teraz to widać. Gdyby można było tutaj wsadzić drugiego gracza, tak myślę, to by nam się też to rozwaliło, tak jak z tej strony, gdzie wchodzi gracz, no nie? Bo wszystkie elementy, które mogły odpaść w tym czołgu, po prostu odpadły podczas wybuchu.
A tutaj widać, że po prostu to nie jest otwarte, więc nie wiem, jak, czy będzie można sterować tym karabinem, czy też nie, ale wygląda na to, że chyba nie bardzo. Więc jest to czołg, który spełnia funkcję zwykłego czołgu. Do czasu, aż nie ulepszymy sobie tego działa. No jestem ciekawy, jak to ulepszenie będzie wyglądać. Może... Nie wiem, czy się skuszę na ten czołg. No ale może jak się kiedyś skuszę, to to sprawdzę. Do tego czasu możecie się domyślać. Albo kupić sami. Jak macie pieniądze. Trzymajcie się, na razie.